Wow, zobacz co zrobiła Małgosia Borysewicz z Rolnika szuka żony. Śmiała zmiana Małgosi Borysewicz. Farbowanie fryzury przez męża Małgosia Borysewicz, znana z udziału w programie Rolnik szuka żony, postanowiła przeżyć nieco odważną metamorfozę, oddając swoje włosy w ręce męża. Efekt tej nietypowej fryzjerskiej sesji zaskoczył nie tylko Małgosię, ale i jej fanów kropka po pozytywnych wydarzeniach na planie rolnik szuka żony, gdzie Małgosia znalazła miłość w osobie Pawła. Para cieszy się teraz wspólnym życiem i opieką nad dwójką dzieci. Ostatnio rolniczka podzieliła się ze światem, że wraz z mężem pracują nad rozbudową gospodarstwa. Jednak ostatnie zmiany nie dotyczyły tylko infrastruktury gospodarstwa. Kropka Małgosia postanowiła oddać swoje włosy w ręce męża, który zabrał się za ich koloryzację w domowych warunkach. Cały proces metamorfozy został udokumentowany, pokazując zaangażowanie Pawła i efekt końcowy, który okazał się bardzo zadowalający. Rolniczka pochwaliła się rezultatem na swoim profilu na Instagramie, dzieląc się również sekretem prostego sposobu na osiągnięcie podobnego efektu. Kropka fanów Małgosi nie zabrakło w komentarzach, gdzie żartowano z powodu nowej umiejętności fryzjerskich Pawła. Niektórzy żartowali nawet, że będą teraz umawiać się na wizyty do Pawła, jak do renomowanego salonu fryzjerskiego. Ten niezwykły gest miłości i zaufania wobec partnera spotkał się z entuzjastycznym odzewem i pełnym wsparcia reakcjami jej obserwatorów. Małgosia Borysewicz udowadnia, że nawet w codziennych sprawach można odnaleźć odrobinę przygody i romantyzmu. Jej odwaga, zarówno na polu, jak i w sferze osobistego wyglądu, inspiruje do podejmowania nowych wyzwań i zaufania bliskim. To historia, która pokazuje, że wspólnie przeżywane chwile mogą być źródłem nie tylko radości, ale i niezapomnianych wspomnień. Opowieść Małgosi o podziale obowiązków między nią a Pawła rzuca światło na ich harmonijne małżeństwo i zgraną współpracę na farmie. Choć większość czasu Małgosia poświęca na dojenie krów, to Paweł aktywnie uczestniczy w codziennych obowiązkach, wstawając nawet wcześniej niż ona. Ich harmonijne współżycie, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, jest dowodem na to, że skuteczny podział obowiązków i wzajemne wsparcie stanowią solidne fundamenty udanego związku i udanego życia na wsi. Małgosia i Paweł nie tylko dzielą się obowiązkami na farmie, ale także wzajemnie wspierają się i rozumieją w trudach codzienności. Ich zaangażowanie w pracę na roli oraz gotowość do dzielenia się odpowiedzialnościami pokazują, że ich związek oparty jest na wzajemnym szacunku i współpracy. To właśnie ta harmonia sprawia, że są w stanie pokonywać wszelkie przeciwności losu, wspólnie radząc sobie zarówno z codziennymi wyzwaniami, jak i radościami życia na wsi. Sensacja w pytaniu na śniadanie znana aktorka dołącza do programu. Nowa twarz w pytaniu na śniadanie Magdalena Szejbal. Program Pytanie na śniadanie powiększa swój zespół o kolejną znakomitą aktorkę, co wzbudziło zachwyt widzów. Magdalena Szejbal dołączyła do ekipy, aby poprowadzić cykl Pokochaj mnie, co zapowiada nowy, ekscytujący rozdział w historii programu Kropka od momentu, gdy nowa ekipa rządząca w Polsce przejęła ster w TVP, stacja ta przeszła wiele zmian. Informacje o odejściach i nowych twarzach pojawiają się regularnie, a ostatnim hitem było wyczyszczenie składu prowadzących pytanie na śniadanie z czasów poprzedniego reżimu. Teraz do grona prezenterów dołącza Magdalena Szejbal.Telewizja Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła tę decyzję, zdradzając, że aktorka, znana przede wszystkim z udziału w serialach takich jak Szpilki na giewoncie czy Kryminalni, zadebiutuje w cyklu Pokochaj mnie który będzie emitowany dwa razy w miesiącu, w piątki. Jej pierwszy występ zaplanowano na 17 maja. Dlaczego Szejbal zdecydowała się przyjąć tę propozycję? Jak wyjaśniła w komunikacie TVP, chce ona wspólnie z programem odczarować temat adopcji zwierząt, który często otaczają mitami. Chce pokazać, że procedura adopcyjna nie jest czymś, czego należy się obawiać, ale wymaga odpowiedzialnego podejścia Serca i wrażliwości. Sheibal od lat angażuje się w różne inicjatywy społeczne, w tym te związane z dobrostanem zwierząt, co czyni ją idealną osobą do prowadzenia programu o tak ważnej tematyce. Jej zaangażowanie w sprawy społeczne, zdolności aktorskie i naturalna empatia sprawiają, że jej udział w Pytaniu na śniadanie może przynieść programowi nową jakość i większe zainteresowanie widzów. Z pewnością widzowie. Pytania na śniadanie będą podekscytowani możliwością oglądania Magdaleny Szejbal w roli prowadzącej programu. Jej zaangażowanie w tematy społeczne oraz talent aktorski sprawiają, że ma ona potencjał, aby przynieść nowe spojrzenie i świeżość do cyklu Pokochaj mnie. Jej decyzja o dołączeniu do programu Motywowana chęcią edukacji i rozwijania świadomości społecznej, pokazuje, że pytanie na śniadanie nie tylko zapewnia rozrywkę, ale także podejmuje ważne tematy i angażuje się w społeczne dyskusje. Przyszłość programu wydaje się obiecująca z nowym dodatkiem w postaci magdaleny Przyjaciele, Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami! Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie!